Wracam raz jeszcze do programu Tomasz Lis na żywo, w jakim miałem okazję uczestniczyć tydzień temu. Przypomnę, problem dyskutowany w studiu dotyczył przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Kiedy mówimy o tym, bazuje na określonej antropologii. Nie, ale przecież... Droga pani, czy, nie wiem, jak się zwracać do pana. Mówimy o tym, uważa, że jest coś takiego jak biologia i jest coś takiego jak kultura. I tylko tyle. To nie jest żadna inna antropologia niż ta antropologia, która istnieje. Żeby mieć określoną nauczana wizję płci, potrzebna jest pewna wizja człowieka. I to jest antropologia. Ale Kościół zawsze się zajmował duszą, a nie ciałem. Zawsze zajmował się duszą i ciałem. Jak większość pewnie uczestników takiej rozmowy, po jej zakończeniu przeżywam pewnego rodzaju niedosyt związany z tym, że podczas jej trwania nie zdołałem wypowiedzieć tego wszystkiego, co powiedzieć chciałbym. Dlatego korzystam z okazji, jaką daje mi vlog, aby uzupełnić pewne myśli i intuicje. Tym bardziej, że nadarza się ku temu kolejna okazja. Oto na placu Świętego Piotra aktywistki ruchu Femen ujawniły swój stosunek do papieża, do jego słów, do jego osoby. Więc po raz kolejny warto zapytać, jak to jest z feministkami i przemocą wobec kobiet. Podczas programu u pana Tomasza Lisa starałem się zasugerować, że istnieje pewne daleko idące podobieństwo pomiędzy początkami ruchu robotniczego, tego przeszłego, a teraźniejszym ruchem feministycznym. Dla mnie takim analogicznym przykładem jest to, co działo się w Europie dawniej, a mianowicie kwestia robotnicza. Z kwestią robotniczą też Kościół miał problem. Realny problem wyzysku robotników. I Kościół staje bardziej po stronie ancien reżimu niż po stronie... Te podobieństwa przynajmniej są trzy. Pierwsze polega na tym, że oba ruchy wyrastają z doświadczenia realnej ludzkiej krzywdy. Nie są czymś fikcyjnym. Za tym, co mówią feministki, za tym, co mówili robotnicy, stoi stała, realna ludzka krzywda. Drugie podobieństwo polega na tym, że oba ruchy starają się postulować takie zmiany społeczne, które bazują na idei równości. Są oba ruchy przekonane o tym, że jeżeli wprowadzimy całkowitą równość między ludźmi, rozwiąże nam to wiele problemów społecznych, a może i nawet wszystkie. Po trzecie, oba ruchy postulują obalanie dotychczasowych praw na rzecz praw nowych, które trzeba wprowadzić, a te nowe prawa wynikają z nowej analizy rzeczywistości. I między innymi w ruchu feministycznym ta nowa analiza rzeczywistości opiera się na filozofii, czy też inni powiedzą ideologii gender, która mówi właściwie tyle, między innymi tyle. Za wszystko winna jest kultura. Jednym z największych zagrożeń dla Kościoła XXI wieku jest ideologia gender i jest próba zrównania związków homoseksualnych. Właśnie, może o tym gender. Jeżeli ja mogę wytłumaczyć, co to jest. Papież wie, co pisał. I papież wie, ale nie wszyscy też widzą. Ale czy ja mogę dokończyć tylko myśl? Papież też niestety nie wie, o czym mówię. Na szczęście pani wie, ale myślę, że papież wie na szczęście. No ja wiem, bo to akurat kiedy się zajmuje. Człowiek jest taki, jakimi stworzą go uwarunkowania kulturowe. W związku z czym na celowniku feministek znalazła się kultura. Trzeba ją zlikwidować. Trzeba sprawić, aby wszystkie uwarunkowania kulturowe zniknęły albo stały się jednolite, homogeniczne. Wtedy nastanie ład i pokój, szczęśliwe społeczeństwo. Czyż to nie przypomina także utopii socjalistycznej? W moim przekonaniu owszem. Kiedy wszystko to zbierzemy razem, to może się okazać, w moim przekonaniu okazuje się, że chodzi o rewolucję. I wobec takiej propozycji pozwólcie państwo, że pozostanę niewzruszony i przypomnę znane powiedzenie: rewolucja pożera swoje dzieci. I jeśli ta proponowana przez feministki rewolucja się ziści, to i one nie unikną losu wszystkich innych ruchów rewolucyjnych.